Było widać, tutaj rewelacji w moim wykonaniu nie było. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu skakałem tutaj dobrze i byłem w dosyć dobrej dyspozycji, jednak teraz gdzieś się rozjechał, moja pozycja dojazdowa się rozjechała i ja jestem takim zawodnikiem, że jeżeli nie mam tej pozycji dojazdowej, to można śmiało powiedzieć, że nie istnieje. Także dziś dałem popis tego, że właśnie nie istnieje i no nie było dobrze. Janek, dzisiaj dwa razy w obu twoich skokach wykonywałeś korekty po wyjściu z progu. Czy one były właśnie spowodowane tą pozycją najazdową? Po części tak. Też przedwczoraj na kwalifikacje dostałem nowe narty i skaczę teraz na krótszych nartach. Są nowe pomiary i dosłownie brakło mi 3 mm, żeby zostać na nartach, które były dobre, które były wcześniej. Mam troszkę inne narty, to są takie twarde narty i 3 cm krótsze. Także no nie zwalam tutaj na narty, ale w jakimś sensie też wpływa to na to, że jest tak, a nie inaczej. To są dobre przepisy, bo proszę Państwa, rozpoczynamy ceremonię rewelacji trójki najlepszych zawodników. Tym przepisom zdobyliśmy medal, tak? Wydaje mi się, że teraz jest lepiej, tak? Każdy ten krok ma tak, jak powinien mieć i wydaje mi się, że będzie sprawiedliwiej i lepiej. Na pewno będą obowiązywać. Set position now na trzecim miejscu Kenneth Gagne-Stowell. Na drugim miejscu, ja powiem imię, wy nazwisko. I tyle. Nie! Trenuję teraz ciężko i wierzę w to, że będzie dobrze. A jeśli chodzi o plany startowe najbliższe? Ja tego jeszcze nie wiem, jakie będą plany startowe. A zwycięzcą rywalizacji wiadomo, że mamy dobre 5 zawodników. W Wiśle Malince jest Tobi! A ja...